Bardzo serdecznie witam wszystkich ulubieńców talii Tarota, różnych talii Tarota. Na moim kanale jest specjalna playlista z prezentacją różnych talii i mam tutaj dla Was nową talię, która dotarła do mnie w styczniu, ale jakoś nie udało mi się ani nagrać, ani wcisnąć tego filmu w harmonogram mój, jaki sobie ustaliłam. I dopiero teraz w lutym ją Wam prezentuję. To jest talia pod tytułem Witch Sister Tarot, czyli tarot sióstr wiedźm, sióstr czarownic. Autorką tej talii jest Julia Jeffrey. Jeżeli pudełko i obrazek coś Wam przypomina, to tak, macie rację. Ta sama autorka współpracowała z inną panią przy talii Tarota Ukrytych Rzeczywistości, Hidden Realm Tarot. To jest również wydawnictwo Levlin, o ile się nie mylę, tak? I ta talia została opublikowana chyba jesienią 23 roku. Ona długo nie była dostępna w Europie. Wyobraźcie sobie, że ja tą talię zamówiłam w przedsprzedaży na Amazonie w sierpniu ubiegłego roku, bo wtedy dobry był kurs i euro, i dolara. I rzeczywiście, dobrego miałam nosa, chociaż też spojrzałam sobie w pewne tranzyty złotówki i euro i stwierdziłam, że kupię ją przed sprzedaży, bo potem ona zdrożeje. I widziałam niedawno na Amazonie, że jednak była cena 120 zł, na Libristo ponad 140, więc nie wiem, czy ta cena się zmienia wraz z zainteresowaniem, czy po prostu ona jest stała. Ale jeżeli Wam się spodoba ta talia, to pierwsze swoje kroki skierujcie na Amazon, a jeżeli nie będzie dostępna, no to na Libristo, tak? Albo może na innych stronach, gdzie jesteście przyzwyczajeni kupować i no jest po prostu osiągalna ta talia. Pudełko jest porządne. Ja mam z wydawnictwa Levlin Greenwich Tarot. Zobaczcie sobie na playliście. I Animal Totem Tarot. Więc to pudełko jest identyczne. To jest porządne pudełko, porządny karton i porządna książka do tego. Każda karta jest tutaj opisana. Również razem z figurą, z postacią, która tutaj jest ujęta na tej karcie. Ponieważ ta talia odnosi się do magii, do wierzeń i wicca, i celtyckich, ale tak naprawdę możemy, jak zobaczycie potem na kartach, zaraz Wam je pokażę, możemy je przyrównać również do baśni, wierzeń, legend i religii krajów na całym świecie, ponieważ tak jak Carl Gustav Jung mówił i stwierdził, w nieświadomości zbiorowej te wszystkie legendy, baśnie i genezis wszystkich religii są podobne. Karty nie są duże, bardzo mnie to cieszy, ponieważ zawsze, jeżeli karty są duże, to jest problem po prostu z tasowaniem. Ja kiedyś byłam przyzwyczajona tasować poziomo, a od paru lat coś mi się zmieniło i tasuję karty pionowo. I właśnie dlatego cieszę się, że ja nie mam dużych dłoni i cieszę się, że te karty mieszczą się po prostu w dłoni. Postaram się streścić, ponieważ jest taka godzina, że zaraz zrobi się szarówka, a nie chcę zapalać lampy, dlatego że te karty są lakierowane i się po prostu ta lampa będzie w nich odbijać, więc postaram się streścić, żeby jeszcze skorzystać z dnia, ze światła dnia słonecznego, nazwijmy to. A nie, tutaj słuchajcie, od tyłu jedziemy, musimy jechać od przodu. Tu mamy głupca, dziewczynkę z królikiem, zającem właściwie.
Tu jest mak. Czy pamiętacie, znacie baśń o białym jeleniu? To jest właściwie arturiańska baśń, ale tą baśń, ten motyw pojawia się w legendach, baśniach różnych wierzeń, więc tak jak mówię, nieświadomość zbiorowa pracuje i nawet na hasło biały jeleń będziecie wiedzieć. Oczywiście nie chodzi mi o mydło, tylko chodzi mi o tą baśń, tak? Będziecie wiedzieć. Tu jest kapłanka, ale w tej karcie ona została, nie wiem, może tak zrobię, ponieważ YouTube trochę czasami ma zawichrowania. To jest bogini szkocka przyrównywana do Hekaty, czyli Czarnego Księżyca, jako kapłanka. Tu jest królowa elfów, czyli jako cesarzowa. Tutaj jest jako cesarz drzewo życia. Tutaj mamy kapłana nazwaną jako tradycję, czyli razem z przodkami, razem z przeszłymi pokoleniami. Tutaj jest tak jak było, mamy kochanków. Tutaj mamy lot. Wybaczcie, że niektóre rzeczy będę zasłaniać, ponieważ tak jak mówię, YouTube czasami jest zbyt purytański. Rydwan jako lot, tak? Razem z krukiem, czyli szybkość. Tutaj mamy siłę. Mamy eremitę. Tutaj ten eremita przypomina mi trochę Kassandrę. Ponieważ we wszelkich baśniach albo w takich baśniach różnych pod różną szerokością geograficzną eremita, który przemierzał świat, to był zazwyczaj jakiś dziadek albo jakaś baba, albo był niewidomy, albo właśnie nie widział na jedno oko, i tacy ludzie byli uważani za mądrych, ponieważ patrzą do wewnątrz, tak? Tutaj jest podobnie. Przynajmniej ja tak to odbieram. Mamy tutaj koło fortuny jako przątkę życia, nici życia. Ten sam motyw znajdziemy w wierzeniach z naszych słowiańskich. Mamy rodzanicę w słowiańszczyźnie. W innych wierzeniach greckich czy rzymskich mamy mojry, więc tutaj właśnie to jest ten motyw, tak? Tu mamy sprawiedliwość. Jako wisielca mamy inicjację. Znowu mamy tego jelenia, widzicie? Tego białego jelenia. Mamy inicjację, przejście. Tu mamy kartę śmierci. Tu mamy umiarkowanie jako flow. Wiecie co? Tego flow po polsku to raczej tak nie można do końca przetłumaczyć. Chyba że wy jesteście biegli w języku angielskim i znajdziecie jakieś polskie słowo, które pasuje do tego flow. I rzeczywiście umiarkowanie takie jest. Idź z prądem, tak bym powiedziała, nie? A tutaj mamy Leszego, czyli pana lasu. W tradycyjnej talii jest to diabeł. W słowiańskich wierzeniach jest to Leszy. Leszy bywa czasami złośliwy, a czasami nie. Ja nigdy nie spotkałam się z nieakceptacją Leszego, kiedy wchodzę do lasu. Zawsze jestem uważna, czy ten las mnie zaakceptuje, czy mnie nie zaakceptuje, i zazwyczaj jednak mnie akceptuje, więc nie spotkałam się nigdy z przymusowym wyrzuceniem z lasu, przegonieniem, nic mnie nigdy nie przegoniło. No więc taki jest Leszy, tak? No i przy okazji pan tego lasu. Tutaj mamy w tradycyjnej talii wieżę, ale widzicie tutaj błyskawice i opis tej karty mówi, po angielsku stroke to jest w medycynie także udar mózgu, więc to jest taka elfka, która powoduje, nie wiem, drganie ciała, drganie mózgu, olśnienia, trudno mi powiedzieć, jak to się zrealizuje rzeczywiście w rozkładach, tak? Zobaczymy. Tu mamy gwiazdę i ta karta jest opisana jako
taka pradawna, pradawne światło gwiazd, czyli tak jakby źródło tych gwiazd, tak? No właśnie. Tu mamy dziecko księżyca, czy księżycowe dziecko raczej. Bardzo fajne. Nie wiadomo, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Luna była, księżyc Luna był kojarzony raczej z kobiecością, natomiast na przykład w wierzeniach słowiańskich księżyc, czyli księżyc jest rodzaju męskiego, tak? I również postać księżyca w wierzeniach słowiańskich też jest męska. Po niemiecku też jest der Mond, czyli księżyc, tak? Nie ma die Mond, jest der Mond. No ale wiecie, jakby nie było, jest to Horse, czyli w wierzeniach słowiańskich księżycowe dziecko. Mamy Słońce. Trochę kojarzy mi się to z polskim, wiecie co, no raczej nie z Farogiem, bo to był Bóg, ale kojarzy mi się z Witeziem, z Witeziem Jarowitem. Więc no analogie są, tak? Tu mamy sąd ostateczny jako odrodzenie, raczej nie odmłodzenie, odrodzenie, powstanie. Mały króliczek z małym dzieckiem. I mamy kartę świata, czyli kraj, czyli coś namacalnego. To nie jest, wiecie, świat jako coś eterycznego, jako coś metafizycznego, tylko wiedźmy, czarownice, wika, czy nawet w słowiańszczyźnie obecnej, tak, w rodzimowierczej wierze, ten świat, ta ziemia jest traktowana raczej ziemsko, tak? To jest, nawet jeżeli to by była magia wysoka, również magia niska, to tutaj ta karta wskazuje na to, że ta ziemia, ten kraj, to jest coś materialnego, tak? No i mamy tutaj arkana wielkie. I teraz przechodzimy do arkan małych. Tutaj kolory nazywają się jako drzewa, jako przestworza, jako kamienie i o czym jeszcze zapomniałam? I woda. Tu jest as kijów, czyli as drzew. Dwójka. Trójka. Wiewiórka ma bardzo totemicznie, tak? Jako zwierzę mocy wiewiórka ma, jest bardzo w sumie silnym zwierzęciem mocy i bardzo pasuje do trójki kijów, czyli trójki drzew. To jest bardzo ciekawskie zwierzątko, czyli jako zwierzę totemiczne bardzo pasuje do trójki kijów, do esencji trójki kijów. Tutaj mamy czwórkę kijów. No jest jakiś rytuał, mniejszy albo większy. Widzicie, że ta wiedźma wzywa różne duchy albo różne postacie, które mają jej w czymś pomóc zapewne. Tutaj mamy piątkę kijów, też z zającami. Prawdopodobnie chodzi, sądzę, że chodzi o to na tej karcie, ja przynajmniej tak to odbieram, przemienienie. Tak, z ludzkiej postaci na zwierzęcą. Szóstka kijów, czyli szóstka drzew. Siódemka, tu jest ewidentnie takie naleciałości również indiańskie, ale również w tych prymitywnych, tradycyjnych wierzeniach, kulturach przedchrześcijańskich, żeby dodawać sobie odwagi, to albo noszone no, na przykład skóry ze zwierząt upolowanych, albo właśnie takie totemy, czaszki, żeby dodawać sobie odwagi, tak? Albo uważano te zwierzęta za totemiczne. Ósemka drzew, czyli ósemka kijów. No a propos, jeszcze u Indian oczywiście totemy też były ważne, tak? Ameryki Północnej i Południowej. Ósemka drzew, czyli mamy tutaj taką wiedźmę, zielarkę, która podczas pełni albo nowiu zbiera różne zioła.
Wybaczcie, tutaj też będę musiała zasłonić, ponieważ tak jak mówię, YouTube ma swoje ograniczenia. Tutaj jest dziewiątka. Dziewiątka kijów i dziewiątka drzew. I mamy dziesiątkę. Czyli już starą wiedźmę doświadczoną, która w większości nie potrzebuje atrybutów, ona po prostu czyta naturę. Tak? I tutaj mamy dziewczynę kijów, czyli pazia po tradycyjnemu. Ktoś, kto się dopiero uczy tych wszystkich znaków. Tutaj mamy wiedźmę, czyli rycerza. Tutaj mamy królową. Widzicie, ona jest, no właśnie, w trakcie przemiany z jednej postaci w drugą. I tutaj mamy króla. Króla kijów. Znowu mamy motyw tego jelenia. Teraz mamy wodę, czyli puchary. Mamy asa. Baśnie o żabach pamiętacie. Albo nawet wiersze dla dzieci o żabach. Czyli to jest właśnie dokładnie to. Nawet o księżniczce, czy, która miała pocałować żabę. Tak? To jest dokładnie to wszystko. Wszystko, co Wam się kojarzy z nieświadomości, wyciągajcie, jeżeli będziecie chcieli mieć tą talię. To wszystko jest prawidłowe, ponieważ no, kulturowo mamy w różnych szerokościach geograficznych identyczne skojarzenia baśni. Tutaj mamy dwójkę, tutaj mamy trójkę, to jest pstrąg czy łosoś, nie wiem, chyba łosoś, trójkę wody. Tutaj mamy czwórkę wody, piątkę wody, szóstkę. Wygląda jak topielec. Siódemkę wody. Zobaczcie, z... Muszę znaleźć, jak się nazywa to, ten ptak. Wodny zapewne. To nie jest ani żuraw, ani czapla. Prawdopodobnie coś z tego rzędu. Też przemiana. Też ta karta kojarzy mi się z przemianą. Zaraz przemienię się w tego ptaka, albo ten ptak przemieni się w tą wiedźmę. Ósemka wody. Pamiętacie baśń o Foce i o księżniczce Fok, która zakochała się, to była baśń fińska, ja ją znam jako baśń fińską, która zakochała się w człowieku i zrzuciła swoją skórę, potem wróciła na jakiś czas do morza, a potem ten mąż spalił jej skórę foczą, ten człowiek, żeby już nigdy nie wróciła. To jest coś na zasadzie baśni czy mitu o Hadesie i Persefonie. Czyli to jest właśnie ten motyw, tak? U nas, w naszej słowiańskich wierzeniach również jest ten motyw. Jest motyw doli i żmija. To jest dokładnie ten sam motyw. Dziewiątka wody. I dziesiątka wody. Znowu mamy staruchę, wiedźmę, która wyskakuje z kociołka. Tu jest kociołek. Myślę, że raczej radą służy, bo ma taką minę, ma taki wyraz twarzy dość łagodny. I tutaj mamy dziecko wody. Dzieci fajnie zawsze się z wodą bawią, zawsze sobie znajdą, wyobraźnia im działa, więc tak mi się to kojarzy. Tutaj mamy wiedźmę wody, czyli rycerza. Tutaj mamy królową. Znowu foki są z tyłu za nią. Widzicie? Królowa fok. No i tutaj mamy króla. Strzyboga. I teraz mamy powietrze, czyli miecze, czyli tutaj są przestworze. To jest as przestworzy. Był kiedyś taki film, as przestworzy. Czy asy przestworzy,
Dotyczył on świetnych lotników podczas II wojny światowej, czy pierwszej, już nie pamiętam. To jest dwójka. Oczywiście mówimy o powietrzu i przestworzach. Tutaj mamy trójkę i sroki. Widzicie? Z tyłu sroki. Tutaj mamy czwórkę przestworzy, czyli powietrza. Piątkę. Tu widać jakiś niepokój, kryzys i nie zniechęcenie. To jest cierpienie. Szóstkę przestworzy. Szukamy inspiracji. W szóstce zawsze szukamy inspiracji. W szóstce mieczy przynajmniej. Tutaj mamy siódemkę. No i kruki. Tutaj mamy ósemkę. Przestworzy, mieczy, tak? I te ptaki, które są za tą kobietą, za tą wiedźmą, nie potrafię ich rozpoznać. Może w książeczce będzie napisane, co to są za ptaki, ale jest umazana krwią ta kobieta, ta wiedźma, nie? Dziewiątka z puszczykiem, tak? To się bardzo mocno wiąże. Puszczyk, sowa. W wierzeniach słowiańskich na przykład wołanie puszczyka w nocy oznaczało ostrzeżenie albo nadchodzącą śmierć i tak dalej, i tak dalej, tak? Zwłaszcza na przykład przy nowiu księżyca, kiedy było ciemno, zresztą przy pełni też. No i mamy tu dziesiątkę przestworzy. Tu mamy dziewczynę przestworzy razem z piórami. To jest jej domena, ten żywioł. Tu mamy wiedźmę przestworzy, czyli rycerza. Tu mamy królową. Ona jest tutaj ubrana w pióra. Te postacie są w pióra ubrane. I tu mamy króla. Spójrzcie, jaki on ma wyraz twarzy. To jest dokładnie król mieczy. Sarkazm, ironia, wyśmiewanie, taka pogarda też. W negatywie król mieczy dokładnie taki jest. Zresztą, no co kto widzi na tym obrazku, tak? Ja widzę, na pierwszy rzut oka od razu to zobaczyłam. I tu mamy denary, czyli mamy kamienie. Wąż przyporządkowany do materii, bardzo odkrywcze, bardzo nieoczywiste. Tutaj mamy dwójkę. Pojawiam się i znikam, oddalam się i znikam. Tutaj mamy trójkę. Cały czas tych monet, tak? Czyli kamieni. Tu mamy dzika z małymi, czwórka. Dziki są znane z tego, że zwłaszcza lochy, tak? Że one nie odpuszczą, bronią młodych. Dzik jest dziki, dzik jest zły, tak? Jana Brzechwy wiersz. Zwłaszcza jeżeli są młode. I tutaj, słuchajcie, czy kojarzycie ten motyw, co ta kobieta trzyma w ręku? W różnych taliach zazwyczaj to królowa mieczy, obcina głowy. Tutaj jest w piątce mieczy coś takiego. Czyli uważaj na mnie, bo to są głowy męskie, więc prawdopodobnie zrobisz jeden błąd, to od razu utnę ci głowę w tym piątce, tutaj jest piątka kamieni. Tutaj jest szóstka denarów, czyli szóstka kamieni. Tu mamy siódemkę. Tu mamy ósemkę.
Dziewiątka, podkowa na szczęście. Dziewiątka monet, tak? I tu mamy dziesiątkę. Tu mamy dziewczynę kamieni, czyli Pazia. Bardzo fajna, sympatyczna. Tu mamy wiedźmę. Muszę też znowu tak zrobić, bo znowu YouTube coś zafiksuje. Tu mamy królową monet, czyli kamieni. I mamy króla drwala. I to była cała talia. Słuchajcie, ta talia mnie urzekła, nawet bardziej niż ta poprzednia tych ukrytych rzeczywistości, ukrytych światów. Muszę się oswoić z tą talią, zapoznać. Prawdopodobnie zobaczycie w jakichś może specjalnych rozkładach, ponieważ nie wyobrażam sobie tej talii kłaść na odpowiedź, czy on mnie kocha, czy do mnie wróci. Może przy nowiu, wiecie, bo przy nowiu albo pełni może użyję tej talii, bo na inne pytania nie wyobrażam sobie rozkładać te karty. Ja sądzę, że ja bardziej będę te karty używała dla siebie. Jest we mnie na razie taki opór, żeby je używać dla klientów czy innych osób, mi znajomych, którzy czasami dzwonią i zadają jakieś pytanie. Po prostu czuję, że to jest dla mnie. Czuję, że może znowu zacznę robić rytuały, mimo że brak mi czasu. Może znowu poczuję tą energię, która wraz z wejściem na przykład Jowisza do ryb albo Saturna do ryb bardzo mocno mi towarzyszyła, czyli te takie połączenia wiedźmińsko-profetyczne. Także to było wszystko z mojej strony. Napiszcie, czy Wam się podoba ta talia, czy widzicie tutaj coś więcej w niej. Czy Was intryguje, albo czy Was odrzuca. Dziękuję serdecznie i do następnych.